Biblioteka Geopolityka Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dziś chciałbym państwu zaprezentować publikację kartograficzną. Publikację kartograficzną, a jest nią Atlas Historii Świata, którego autorem jest Christian. Gratalu, francuski badacz. Jest to publikacja, która ukazała się w Katowicach w 2020 roku. Wydawcą jest wydawnictwo Sonia Draga pod imprintem Post Factum. Jest to wyjątkowa publikacja na rynku polskim. Jest to atlas w formacie B5 liczący 600. 56 stron na kredowym papierze, bardzo estetycznie, bardzo estetycznie wydany, i obecnie dostępny, no, myślę, że także w bardzo korzystnej, przystępnej cenie. Myślę, że, że taka, to jest wielka gratka dla miłośników atlasów, miłośników kartografii, ale myślę, że powinna być to także gratka dla miłośników geopolityki. Każdy atlas jest formą opowieści, jest pewnym zaproszeniem do Podróży. I tych ponad 500 map, które tutaj znaj znajdujemy, to niezwykle ciekawa e, opowieść. To niezwykle ciekawa podróż. E, autorska podróż, którą zaproponował Christian Grattelu, e, ponieważ e, dzieli się na takich 13 osobnych opowieści. Są to kolejno e, opowieść zatytułowana Jedna ludzkość. 3000 lat przed naszą erą, następnie niezależne światy, sieci Starego Świata, czyli obszar historyczny, okres historyczny od Neolitu do XV wieku, następnie społeczeństwa Starego Świata, społeczeństwa na osi Starego Świata, świat w XV wieku, europejski porządek świata, Europa w XVI-XVIII wieku, świat zdominowany przez Europę, mocarstwa nieeuropejskie od końca XVIII i XIX Wieku Europa od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do I wojny światowej, wreszcie świat pod dominacją Zachodu od 1914 do 1989 roku i świat po 1989 roku. 13 Części ponad 500 map, tak jak powiedziałem, autorowi przyświecał cel stworzenia opowieści nieeuropocentrycznej. Nie -europocentrycznej. Bardzo estetyczne wydanie. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to nie tylko kredowy papier, ale także bardzo staranne. Tłumaczenie, tłumaczenie, przekład z języka francuskiego, autorstwa pani Elżbiety Janoty i pana Jędrzeja Pawlickiego, naprawdę bardzo starannie wykonany, nie tylko zresztą samych map, ale również różnego rodzaju wykresów, tabel, które się znajdują. Tak jak tutaj państwo widzicie, na przykład genealogię Karolingów, również jest przetłumaczona na język, język polski. Myślę, że Część z polskich czytelników y, będzie niezwykle zawiedziona tym, że Polsce poświęcono tak mało miejsca. No, dość powiedzieć, że y, osobna, y, osobne mapy poświęcone y, Polsce znajdują się dopiero, y, dopiero na stronie 318 i 319 i Polska, jako osobny byt geopolityczny y, przedstawiony samodzielnie. Pojawia się raz przy okazji rozbiorów Polski, czyli druga połowa XVIII, XVIII wieku. Dopiero wtedy mamy. Przedstawioną Polskę. Zupełnie inaczej niż się to dzieje na przykład z Francją, gdzie tej Francji zdecydowanie zdecydowanie jest więcej. Rosja ma osobne oczywiście także swoje przedstawienie. Francji jest bardzo dużo. Mamy do czynienia i z Francją czasów na przykład Franciszka I i z różnego rodzaju konfliktami wyznaniowymi we Francji w XVI wieku i, i tak dalej, i tak dalej. Mamy osobne mapy, jeśli chodzi o francuski podbój. Północnego wschodu na przełomie XVI i XVII wieku, i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego punktu widzenia, ten atlas jest również godzien uwagi. On nie tylko łączy perspektywę geograficzną i perspektywę historyczną, ale także stanowi taki wyraz, przykład francuskich map mentalnych. To jest bardzo istotne, bo oprócz tego, że mamy Materiał poglądowy, jeśli chodzi o studiowanie geopolityki, który może być pomocniczy w studiowaniu geopolityki, to mamy także bardzo ciekawy przykład francuskiego widzenia, francuskiej percepcji rzeczywistości geopolitycznej. Czyli, krótko mówiąc, przykład tego, jak Francuzi widzą, Widzą świat, jak widzą geopolitykę, jakie miejsce w tym, na tej mapie mentalnej francuskiej zajmuje Polska, jakie miejsce zajmują Niemcy, jakie miejsce zajmuje Rosja, jakie miejsce zajmuje Afryka Subsaharyjska czy Azja Południowo-Wschodnia. I to jest niezwykle ciekawe. Zresztą Patryk Boucheron, który napisał tutaj wstęp, pisze, że pisać historię to ukazywać. Pisać historię, to ukazywać. I jaka, można powiedzieć, opowieść się, Wysnuwa z tego atlasu, to już myślę, że Państwo, oddam ocenie Państwa, natomiast nie jest to wyłącznie eurocentryczne spojrzenie. Europa zajmuje tutaj bardzo ważne miejsce, ale nie jest tutaj, można powiedzieć, ten, ten atlas zdominowany przez opowieść europejską. Oczywiście bardzo ważny bardzo element, element tego atlasu to kwestia podbojów kolonialnych przez mocarstwa europejskie. Bardzo szeroko opisane te kwestie, właśnie ekspandowania mocarstw europejskich od czasu wielkich odkryć geograficznych, ale znajdziemy także sporo wątków bardzo ciekawych, jeśli chodzi o historię Europy Zachodniej. Bardzo ciekawie opisana wojna stuletnia, wojna 30 trzydziestoletnia. Mamy także elementy związane z kulturą, z cywilizacją. Mamy opisany bardzo ciekawie renesans w Europie. Ale także na przykład cywilizacje pozaeuropejskie, bo osobne, osobna część jest na przykład poświęcona chociażby, chociażby państwu Azteków. Więc to jest, to jest na pewno gratka dla osób zainteresowanych Ameryką, Ameryką Łacińską. I w tym kontekście no, myślę, że. Warto także, warto także skoncentrować się na, na kwestiach demograficznych, na, na, na takich czynnikach, powiedzielibyśmy, społecznych. Mamy bardzo ciekawie ukazany chociażby handel niewolnikami, i to od VII do XIX wieku. Mamy, mamy do czynienia także z pokazaniem różnego rodzaju trendów etnicznych, religijnych. Tutaj sporo jest rzeczywiście na ten temat pokazane. Bardzo ciekawie zaprezentowany jest świat. I ta architektura bezpieczeństwa międzynarodowego w roku 1815, bardzo istotna, bardzo ważna cezura, która no, dzisiaj, że tak powiem, jest, staje się coraz bardziej aktualna, jeśli chodzi o kształtowanie się nowego koncertu mocarstw, jeśli chodzi o pewne mechanizmy, które się, które się że tak powiem, toczą. Sporo miejsca na, na temat Afryki, sporo miejsca na temat Azji. Bardzo ciekawy rozdział 10, ta opowieść o mocarstwach nieeuropejskich, mamy zatem i o, rewolucja, o rewolucji meksykańskiej z lat 1800 1910 1917 mamy imperium Komanczów, mamy rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych, mamy rdzenne, omówione rdzenne ludy Ameryki Północnej, osobne oczywiście mapy poświęcone wojnie secesyjnej, imperializmowi Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, narodzinom Kanady i tak dalej, i tak dalej. bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek. Książka, książka, ten atlas prezentuje moim zdaniem bardzo ciekawą syntezę: syntezę historii i geografii coś, co jest bardzo bliskie spojrzeniu geopolitycznemu. Serdecznie Państwu polecam Christian Gratalu, Atlas Historii Świata, wydawnictwo Sonia Draga Katowice 2020. Polecam. Dziękuję Państwu za uwagę.